Moi drodzy, jestem już przygotowana i śmigam sobie na zakupy. Zakładam okularki stylowa nagrana, więc na pewno ten film się ukaże chyba jeszcze przed tym vlogiem. Tak mi się wydaje. Dobra, kochani, zaraz szal zakładam i wychodzę. Wam, kochani, życzę miłego oglądania. Śmigam właśnie do Biedronki. Food haul na pewno będzie u mnie na kanale, więc kochani, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was do oglądania, czyli tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Wybrałam dziś z paczkomatu dwie paczki, ale to naprawdę nic odkrywczego, bo tutaj są moje probiotyki, a tu są kapsułki do prania. No ale chcecie, to Wam pokażę. Ok, no i tu są te probiotyki, które zawsze zamawiam. Nie muszę Wam o tym przypominać. Ile? 3-6 sztuk wzięłam. I wzięłam sobie jeszcze takie perski tym razem. Nie miałam ich. Zazwyczaj wiecie, że kupuję Ariel i to wzięłam do koloru i one chyba kosztowały 60 parę złotych i tutaj mamy 70 kapsułek, więc no zobaczymy, jak mi się akurat wersja persyn sprawdzi. Z tych Ariel jestem bardzo zadowolona, to jest jakieś familijne opakowanie, czyli takie większe. No zobaczymy. Dajcie mi znak, czy właśnie używacie persyn, czy bardziej wybieracie Ariel. No i tyle. Także tutaj nie ma się nad czym dłużej rozwodzić. Robię sobie zapasy tych probiotyków, bo widzę, że bardzo często jak gdzieś tam chcę zamawiać, to ich brakuje, wiecie? I muszę dość długo czekać, więc tym razem stwierdziłam, że jak będę miała tylko możliwość, okazję, to po prostu będę sobie robiła zapasy, żeby w razie W tak zwanego mieć... A, i jeszcze tylko Wam dodam, że zarówno probiotyki, jak i te kapsułki kupiłam z odroczoną płatnością i to jest genialny sposób, bo w momencie, kiedy gdzieś tam już nam się kończą pieniądze z naszej pensji, zawsze możemy sobie zamówić i mamy chyba 30 dni na to, żeby zapłacić później za te produkty. No, więc to jest genialny pomysł, naprawdę. Ja z tego korzystam, nie zawsze, ale jak mówię, jak już gdzieś tam widzę, że już mi się te pieniądze kończą, to zawsze sobie tą płatność wybieram odroczoną. Dajcie mi znak, czy wykorzystacie z tej odroczonej płatności, bo wiem, że niektóre z Was mi pisały, że jak najbardziej i też ją lubicie i też z tego korzystacie dość często, więc myślę, że to jest świetna opcja. Ale mówię, jeżeli macie ochotę, to podzielcie się tą informacją ze mną, nie tylko ze mną, ale z wszystkimi tutaj na kanale. Być może to też będzie jakaś pewna zachęta dla innych, żeby też sobie tak organizowali właśnie zakupy. A dziś znów sobie robię olejowanie i siedzę w masce na włosach tej marki Orevel chyba, numer 3, taka naprawcza, a to jest właśnie oliwka, olejek praktycznie, oliwka, może oliwka, no nic, w każdym razie, o, widzicie, olej do włosów, który dostałam od mojej przecudownej widzki Ani. Aniu, kochani, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Ania, jak była w Egipcie, zrobiła mi przepiękną paczkę, ale ja Wam chyba jakiś open box robiłam w jakimś vlogu, więc tam mnóstwo takich ciekawych rzeczy Aneczka mi podesłała. Kochani, jeszcze raz bardzo, ale to bardzo Tobie dziękuję. Stosuję i zaraz Wam pokażę, ile już tego zużyłam, bo ten olejek również sobie dokładam do mojej farby, do włosów. Zobaczcie, tyle już zużyłam. Zaraz Wam się pokażę, jak ja wyglądam, bo powiem Wam, że troszkę teraz już siedzę w tych włosach, bo muszę trochę wcześniej, bo nie wiem, czy wiecie, ale moje włosy niestety, ale bardzo, bardzo długo schną. Tu już czeka na mnie moja zielona herbatka i już Wam się pokazuje.
musiałam przyjść do okna, żeby mieć się więcej światła. Tak, także moi drodzy, siedzę już od rana właśnie z tą maską, łącznie z tą oliwą na włosach, olejkiem, zwałek zwał, jeszcze oczywiście w szlafroczku, albo nie oczywiście. Także zabieram sobie herbatkę, idę brać się za montaż dla Was nowego vloga. A później będzie kulinarnie, bo zaczynam coś tam działać, pichcić, jakąś zupkę chcę sobie jeszcze zrobić. No bo jak wiecie, no mamy... Nie wiem, czy zobaczycie. Nie, nie zobaczycie. Mamy to, co mamy za oknem, czyli już mamy jesień. Dobrze, kochani, ale o czym ja Wam mówię? Biorę herbatę i idę do pracy. Wymyśliłam, że z tych trzech składników, czyli tutaj mam jajka ugotowane na twardo, do tego twaru półtłuste, i mam też tuńczyka w kawałkach, on jest w oleju. To wszystko zmiksuję, zrobię z tego pastę. Oczywiście doprawię solą, pieprzem, dam troszeczkę też czosnku takiego suszonego, majonez, musztarda. No i będzie taka bardzo fajna, treściwa pasta na chleb. Może jeszcze pokroję cebulkę albo... Tak, myślę, że coś takiego. Zobaczymy, jak mi się to wszystko zgra, więc przyjdę do Was. Już nie będę Wam krok po kroku pokazywała, no bo to tylko trzeba będzie zblendować, więc Wam pokażę już efekt końcowy. I pasta gotowa. Zobaczcie, z takiej ilości wyszła naprawdę spora pasta. Dużo tego, więc będę miała naprawdę na dobre kilka dni. A jest naprawdę przepyszna. Tutaj musicie porządnie ją doprawić solą, ale jest taka właśnie lekko kwaskowa. Słodka poprzez właśnie majonez, no. No i tutaj tak jak powiedziałam, doprawienie solą też zrobi swoje. Może do lodówki i będzie na śniadanie. A tu mamy bakalię, moi drodzy, bo w końcu biorę się za moje ciasto na pierniki. Wiem, miałam zrobić w październiku, powiem Wam, że zawsze było coś ważniejszego od tego, żeby w końcu to ciasto przygotować. Ale nic to, moi drodzy. Teraz tak, zagotowałam wodę, więc będę wszystko zalewała tą gotującą wodą, żeby to, wiecie, ta siarka po prostu z tych bakalii zeszła, no i żeby one troszkę też zmiękły, więc tak. Tutaj mamy tak tyle. Tu mam żurawinę, tu mam śliwkę suszoną, ona jest świeżutka, więc ja tylko ją później wkroję, ale nie przekładałam ją do żadnej miseczki, no bo nie. Tutaj mamy orzechy włoskie, dużo mam laskowych, nie przepadam za nimi, więc stwierdziłam, że do pierników idealnie będą się nadawały. I tutaj mam migdały, no i tutaj mam troszeczkę skórki pomarańczowej, więc myślę, że tutaj tak wszystkie wrzucę sobie orzechy, no tak wiecie, na oko, jak chcecie, jak Wam wygodnie. A tutaj, co ja tutaj chciałam wrzucić, chyba nic, ale nic, to zostawiam, to idzie zaraz do mycia. A to będę zalewała gotującą wodą, bez tego, i to samo zrobię z tymi bakaliami. Wiecie co, pralka chodzi, a ja nagrywam. No nic, kochani, niestety, takie warunki, taki mamy klimat, jak to mówią, ale czas mi goni, więc tutaj przyniosłam wszystkie produkty, składniki, które będą mi potrzebne właśnie do tego ciasta na pierniki. Tu mam ściągę, więc zaraz Wam będę mówiła. Potrzebujemy tak, 0,5 litra miodu, tutaj mam, 1,5 kg mąki tortowej, mam nadzieję, że tyle tutaj jest i mi to starczy, bo to jest jedyne, co mam. Najwyżej krupczatkę dodam, trudno. Dalej, 0,5 kg cukru, do tego będzie potrzebna filiżanka kawy zaparzona, w sumie powinny być 4 łyżki, takie duże, porządne. Ale ja stwierdziłam, bo tutaj mam tylko 3, to była resztka, jaką... No ja Wam pokazuję. To była resztka kawy, którą mam, taką już zmieloną, gotową, więc stwierdziłam, no trudno.
Ale mam arabikę i wiecie co ja zawsze robię? Część po prostu daję taką surową, więc z kawy tutaj mam gwiazdki anyżu troszeczkę, tutaj mam goździki i ja to wszystko wrzucę do mojego tutaj takiego, o widzicie, młyneczka i będę to wszystko mieliła na proszek. A i jeszcze do tego dam trochę jałowca. Tam za dwa ziarenka, tak, daje jałowiec do pierników i tu mam trochę pieprzu czarnego, więc też dam może kilka tych ziarenek, żeby podbić fajnie smak pierniczków. Do tego, moi drodzy, będą potrzebne jajka i aż 7 niestety całych jajek do tej masy jest potrzebne. Do tego jeszcze też kakao, tutaj mam kakao, to ma być 50 gramów. I do tego są oczywiście bakalie, ale bakalie to już Wam pokazywałam. Tutaj proszek do pieczenia, całe opakowanie. Soda oczyszczona również będzie nam potrzebna. Potrzebujemy 2 łyżeczki. Kostka masła, to mam, Mleczną Dolinę, które będę dodawała później do mojego karmelu, bo karmel trzeba zrobić z cukru. No i tak patrzę, czy coś jeszcze. Nie, to wszystko. Więc moi drodzy, ja tak, pierwsze co, to biorę się za kawę, bo tą kawę trzeba sparzyć, ona nie może później być gorąca, jak ją będziemy dodawać do ciasta. Biorę się dalej za mielenie tych wszystkich składników, o których Wam powiedziałam. Jeżeli chodzi o te przyprawy, naprawdę dajecie na oko. Nie musicie oczywiście wszystkiego dodawać, jeżeli nie lubicie. Ja też bardzo często, wiecie co, dodawałam imbir, taki kandyzowany, który też mieliłam na proszek, albo go po prostu wzięłam, moczyłam w ciepłej wodzie, żeby ten cukier z niego zszedł i kroiłam w kosteczki i tak właśnie też dodawałam do tego ciasta piernikowego. Dobrze, kochani, nie będę Wam krok po kroku pokazywała, jeżeli chodzi tu o mielenie i tak dalej, tylko jak już wezmę się za karmel i będę dodawała wszystkie składniki do miski, to Wam wtedy to ponagrywam. No, może troszeczkę Wam jeszcze nagram przebitek, jeżeli chodzi o, kochani, krojenie bakali. Yes, I am on my way. Every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words.
Chciałam Wam powiedzieć, że coś mi z tym karmelem nie wyszło. Nie wiem, chyba za wcześnie dałam masło, ale dolałam jeszcze troszeczkę mleka i zaraz będę przelewała do miski i wszystko razem będę mieszała. I voilà, całe pudło ciasta piernikowego zamykam i do lodówki. Moi drodzy, właśnie nagrałam dla Was stylizację, kolejną stylizację na jesień. Nie będę Wam się w całości pokazywała, bo to też jakby mija się trochę z celem. Jeżeli macie ochotę, to sobie luknijcie właśnie do tamtego filmu. To będą 5 stylizacji na jesień, więc zobaczycie mnie w całości. A ja tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za to, że jesteście. Powiem tak, ogromnie się cieszę, że znów tyle fajnych, cudownych osób do mnie przybyło. Pamiętajcie, że Wasz głos też ma znaczenie i dlatego też proszę Was z tego miejsca, zresztą zawsze Was proszę na sam koniec, żebyście zostawiali ślad po sobie właśnie w postaci komentarza. Staram się tam zawsze z Wami być, odpowiadać na te Wasze sugestie, na te Wasze przemyślenia, na Wasze opinie, no i przede wszystkim na tą interakcję, którą tak bardzo chętniej zaczynacie zostawiać właśnie pod moimi filmami, nie tylko vlogami, ale ogólnie pod wszystkimi filmami, czy to takimi zakupowymi, czy jakimiś tematycznymi. A jeśli lubicie takie typowe pogadanki, to zapraszam Was oczywiście na filmy, które ostatnio, chyba we wrześniu, zostały przeze mnie puszczone na kanał. O zazdrości w relacjach, różnych relacjach, no i przede wszystkim o asertywności, więc może tu i tu wyjadą Wam te filmy, jeśli macie ochotę, wejdźcie tam, posłuchajcie. Jeśli chcecie i macie ochotę, to podzielcie się jak najbardziej również swoją opinią na temat właśnie tych dwóch bardzo jakże ważnych aspektów w naszym życiu. Kochani, dziękuję jeszcze raz, buziaczki Wam ślę i to co zawsze, do następnego. Ciao!